dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Ja nazywam się Monika Mrozowska, jestem mamą Karoliny, Jagody i Józia. Jest ze mną psycholog Ola Piotrowska. Są dwie super mamy. Mamy Iwonę Czarnotę, mamy Mili i Klary i Basię Szmyt, mamy Michasia i Marcina. Moje drogie, piękne panie, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, który no, jest praktyczny. Czasami nam spędza sen z powiek, bo te nasze oczekiwania, to co by chciało dziecko, czasami się gdzieś tam rozmijają, a mianowicie mowa o urządzaniu dziecięcego pokoju z takim wygospodarowaniem przestrzeni na naukę. Zaczniemy od Ciebie, Aleksandro, od naszego eksperta. Słuchajcie, chyba najważniejsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to istnienie bardzo wyraźnego związku pomiędzy zewnętrzną sytuacją, w jakiej znajduje się człowiek, a tym, jak ten człowiek działa. I teraz odpowiednio zorganizowane zewnętrzne otoczenie może sprawić, że te obowiązki szkolne będą zrealizowane szybciej, z lepszymi efektami. Co jest potrzebne? Nastawienie dziecka, nastawienie na to, że teraz oto porzucam odłogiem klocki, komplet samochodzików czy innych laleczek, a przestawiam się na zeszyt ćwiczeń albo inny podręcznik. A druga rzecz, otoczenie tak zorganizowane, żeby sprzyjało skupieniu i koncentracji, a nie przeszkadzało. Spróbujmy wypracować taki powtarzający się rytm dnia. Na przykład przewidźmy czas na zabawę, na szaleństwo, żeby nie było tak, że po zakończeniu szychty w szkole przechodzi tak, na szychtę domową. Ale potem ustalmy, że teraz to poświęcamy pół godziny czy 40 minut na to, żeby się uporać z lekcjami domowymi. I teraz to, co jest bardzo ważne. Zadbajmy o to, żeby nie było przeszkadzaczy, rzeczy odwracających uwagę. Zabawek na biurku też. Zabawek na biurku, zabawek stojących w pół metra od dziecięcego noska, wtedy, kiedy ono ma się skoncentrować na lekcjach. Rekomenduję wyznaczanie tego limitu czasowego. Wiecie, to na sporą część dzieci naprawdę dobrze działa. Co z przeszkadzaczami w postaci mamy, która będzie wchodzić tam co 5-10 minut i sprawdzać, czy dziecko faktycznie odrabia lekcje, czy dać mu ten czas, żeby ono jednak miało takie poczucie, że mamy zaufanie i ona ma się zająć sobą. Słuchajcie, to jest troszkę inaczej, kiedy startujemy z pierwszoklasistą, który może jeszcze nie umieć się skupić. To przed wami, tak, rozumiem, tak, prawda? Tak, od września, a zupełnie w innej sytuacji są synowie Basi, no, stare wygi. Kiedy był w pierwszej klasie, potrzebował mojej pomocy, potrzebował mojego wsparcia, oczywiście w odpowiednim zakresie, ale zadawał mi pytania. Dzisiaj mamy taką umowę, że zresztą on zaczął odrabiać lekcje na świetlicy, ma takie samo poczucie obowiązku, natomiast czasami tę pracę domową przynosi do domu i wtedy wie, że po prostu może mnie zawołać, jeżeli sobie z czymś nie radzi. Czyli on przed sobą, on ma biurko, ma wygodne krzesło, wiadomo, ma tablicę korkową nad biurkiem i odrabiając lekcje widzi tylko swoje książki. Cała reszta jest za plecami. Myślę, że to jest super podzielić pokój na strefy. I w przypadku mojego syna, urządzając jego pokój, bo nauka to nie tylko szkoła i praca domowa, urządziliśmy mu pokój chcąc, nie chcąc, podzieliliśmy go na strefy. On kocha czytać, więc ma kąt do czytania, wygodny, poduchy, półkę z książkami pod ręką, łatwo może sięgnąć po te książki, ma strefę lekcje, biurko i największa zabawa, klocki na podłodze i tutaj nie bez ograniczeń, tak? A ty masz, Iwona, jakieś swoje sposoby, no bo tak jak mówiłaś, Mila, tak? Dobrze pamiętam, już zaczęła swoją przygodę z edukacją szkolną. Tak, biurko stoi przy oknie z widokiem na nasz ogród, więc też nie jest to na jakąś ulicę, żeby jej nic nie rozpraszało. Tak jak Basia wspomniała, wszystkie zabawki są z tyłu, obok półeczka z książkami. Dziecko to mały człowiek i warto o tym też pamiętać przy urządzaniu pokoiku dziecka, żeby to nie było na modłę mamy czy taty, tylko żeby usiąść z tym synem czy z tą córką i zapytać, co lubisz, jaki lubisz. Ja zapytam swoich synów o kolor. Na moje
nieszczęście mój młodszy syn odpowiedział, że chce czerwone ściany. Więc zamarłam, ale musiałam mu wytłumaczyć, że kolory mają znaczenie, tak? I wtedy nasz kompromis polegał na tym, że pomalowaliśmy mu łóżko na czerwono, a ściany pozostały w spokojnym błękicie. Ale właśnie, dzieci lubią na różnym etapie rozwoju różne rzeczy. Te zainteresowania się non-stop zmieniają i też warto dziecku pozwolić na to, żeby ta pościel była w te dinozaury, czy w te roboty. Że tak. A nawet w różowe księżniczki, jeśli ma taką potrzebę. To jest ich dzieciństwo. U nas tak samo było z kwestią właśnie wybrania z kolei krzesła do biurka. Gdzie jakby ja też miałam jakąś tam swoją wizję, która pasowała mi do wystroju. Natomiast stwierdziłam, że to nie ja będę siedzieć przy tym biurku, to nie ja będę odrabiać te lekcje, więc to powinno być takie krzesło, na którym po prostu wygodnie się będzie siedzieć. Właśnie, łatwo jest sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać. Nie może być zbyt głębokie, nie może być zbyt niskie, ani zbyt wysokie. To ma bardzo duży wpływ na rozwijający się chociażby kręgosłup i układ mięśniowy. Oświetlenie. Tutaj masz akurat fajną sytuację, że biurko znajduje się przy oknie, no ale jednak... Lampkę też mamy oczywiście na ciemniejsze dni, ciemniejsze wieczory, ale tak, ale właśnie zależało mi na tym, żeby to było przy samym oknie. No już mamy sytuację, dziecko siedzi przy biurku, mebelki stoją, jest lampa, jest wygodne krzesło. I co zrobić, żeby ułatwić zapamiętywanie, ułatwić w masie tego tekstu, który na przykład jest do przeczytania, żeby znaleźć tę konkretną stronę, na której znajdują się informacje, z których trzeba się przygotować do najbliższej kartkówki. Macie jakieś pomysły na to? Z jednej strony dbać o to, żeby nauka wiązała się z fajnymi emocjami, bo emocje są tym, co bardzo sprzyja zapamiętywaniu. Przez całe nasze życie, ale w dzieciństwie szczególnie. A więc, żeby to się wiązało z zaciekawieniem, z zaskoczeniem, a nie, rozumiecie, z rutyną, taką nudą. Tak, przypominam, mogę przepraszam. Pewnie, oczywiście. Tabliczka mnożenia. Po prostu nie byliśmy w stanie namówić Michała do nauki tabliczki mnożenia, a uczyć się trzeba. Pomogły zabawki. Pomogło przyklejenie magnetycznej tablicy z literkami, które można oderwać, więc on sam musiał najpierw ułożyć to. Także jest masa takich zabawek, które na pozór tylko są zabawkami, a tak naprawdę mogą nasze dzieci nauczyć. Ale przecież to, co w szkolnej nauce będzie dominowało z każdym rokiem coraz wyraźniej, to nie uczenie się dosłowne, kropka w kropkę, tylko wychwycenie z prezentowanych treści tego, co jest najważniejsze, najistotniejsze. Możemy dawać te małe, kolorowe karteczki, które może sobie przyklejać na marginesie. Możemy namawiać do tego, żeby sobie robiło, nie wiem, swój plan tego, co przeczytało. Oczywiście króciutki, lakoniczny. Ja pamiętam z kolei to już z moich doświadczeń takich szkolnych, jak chodziłam do liceum, to poza właśnie wspomnianymi zakreślaczami, z których moja pani od polskiego wręcz nas zachęcała, mówiła: zeszyty są od tego, żebyście wy z nich korzystali, więc zakreślajcie jak najwięcej, zaznaczajcie. I super, była jeszcze jedna rzecz, z którą ja się pierwszy raz w życiu i być może ostatni spotkałam w całej mojej edukacji szkolnej. Zachęcała nas do tego, żebyśmy robili ilustracje, małe obrazki na marginesach. Bo powiedziała, że później będzie nam łatwiej zapamiętać tekst, który znajduje się na stronie, poprzez, zwłaszcza dla osób, które są wzrokowcami, ja jestem wzrokowcem, że w tym momencie będziemy widzieli po prostu całą, w cudzysłowie, ilustrację, ponieważ będziemy pamiętali, co narysowaliśmy na tym marginesie, czyli co przygotowujemy funkcjonalny kącik dla dziecka, ale dostosowany do jego potrzeb, jeżeli... I gustów. I gustów. Zwracamy na to uwagę, żeby podobało się nie tylko nam, ale żeby podobało się przede wszystkim dzieciom, żeby było wygodnie. Dopasowujemy wszystkie elementy, żeby były odpowiednie do wzrostu i do wieku dziecka. Zachęcamy do tego, żeby mazały, zakreślały, zaznaczały tak, jak im się to żywnie podoba. I wydaje mi się, że dużo z tych materiałów, o których rozmawiałyśmy, znajdziemy między innymi na stronie Empiku, gdzie nie wszyscy wiedzą, ale również elementy stroju wnętrz znaleźć też można. Bardzo Wam dziękuję za super rozmowę. Do zobaczenia.